Namaste moi mili, witajcie na jodze o średniej intensywności, sesja otwierająca biodra. Usiądźcie sobie w wygodnym siadzie, połączcie opuszki kciuków i palców wskazujących, połóżcie grzbiet każdej dłoni na kolanie, rozluźnijcie łokcie, przybliżając je do talii, zacznijcie oddychać nosem. Przez chwilkę pozostańcie w głębokich oddechach, koncentrując się na podciąganiu pępka do kręgosłupa z wdechem, aktywujemy mula bandę. Na każdym wydechu oddalaj barki od uszu, staraj się zachowywać proste plecy. Wydłużaj każdy wdech i wydech nosem. Koncentruj się na wydłużonych, spokojnych oddechach. Z wdechem wciągaj brzuch, aktywuj mula bandę. Na wydechu oddalaj barki od uszu, pozostając w pozycji z prostymi plecami. Powolutku z kolejnym wdechem przeciągnij się, wciągając pępek, oddal barki od uszu. Na wydechu przenieś dłonie za plecy, roztopisz palce dłoni, odwróć je palcami od siebie. I teraz z wdechem rozciągnij klatkę. Z wydechem oddalaj barki od uszu, rotując je na zewnątrz. Wdech 2. Wydech, kieruj podbródek delikatnie do mostka. Wdech 3, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 4, wciągaj brzuch. Wydech. Wdech 5, wciągnij brzuch mocniej. Z wydechem przejdź do pozycji dziecka, rozczapisz palce dłoni, ciężar ciała na piętach. Weź wdech w pozycji. I z wydechem klęk podparty, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder pod biodrami, grzbiety stóp na macie. Z wdechem zapadamy się w lędźwiach do krowy, raz. Wydech, zaokrąglamy plecy do kota. Wdech, krowa, dwa, ruch od dołu kręgosłupa do góry. Wydech, kot. Wdech, krowa, 3. Wydech, kot. Wdech, krowa, 4. Wydech, kot. Wdech, krowa, 5. Z wydechem kot, skieruj pośladki nad pięty. Uwaga, krążenia tułowiem. Z wdechem tułów na lewo, barki nad dłonie. I wydech tułów na prawo, pośladki nad pięty. Zaczynamy w lewą stronę. Oddychaj głęboko, przestrzennie, swobodnie. Szukaj wygodnego tempa i wygodnych zakresów ruchów. I powolutku zatrzymaj pośladki nad piętami, zmieniamy kierunek ruchu. Wdech tułów na prawo, barki nad dłonie.
Wydech tułów na lewo, pośladki nadpięty. Krążenia tułowiem w prawą stronę. Szukaj własnego tempa i wygodnych zakresów ruchów. Z wydechem usiądź na piętach, pociągnij ramionami do przodu. Weź wdech, oddalając barki od uszu. I na wydechu wychodzimy sobie do klęku podpartego, podwijamy palce stóp. Uwaga, z wdechem podwiń kość ogonową, kroczek dłoni do przodu, kolana w górę, deska. I na wydechu pierwszy pies z głową w dół. I wdech, podwiń kość ogonową, deska. Wydech, odepchnij się od dłoni do psa. Wdech, podwiń kość ogonową, deska. I wydech, odepchnij się od dłoni do psa. Wdech, podwiń kość ogonową, deska. Wydech, odepchnij się od dłoni do psa. I wdech, podwiń kość ogonową, deska. Uwaga, czaturanga pierwsza. Wydech, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Dłonie przy klatce, łokcie wąsko. Wdech, wciągnij brzuch kobra, sama klatka w górę. I wydech, podwiń palce stóp, pies z głową w dół. I wdech, dwa deska, podwiń kość ogonową. Wydech, czaturanga, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Wdech, wciągnij brzuch kobra. I wydech, pies z głową w dół. I wdech, deska, trzy, podwiń kość ogonową. Wydech, czaturanga. Wdech, wciągnij brzuch kobra. Wydech, pies z głową w dół. I wdech, deska, cztery. Wydech, czaturanga. Wdech, wciągnij brzuch kobra. Wydech, pies z głową w dół. I wdech, deska, pięć. Wydech, czaturanga. Wdech, wciągnij brzuch kobra. Wydech, pies z głową w dół. Zatrzymaj się w psie, kołyszemy biodrami, kroczymy w miejscu, rozgrzewamy tyły nóg. I wdech raz, mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Z wydechem rotuj barki na zewnątrz, oddalając je od uszu. Wdech dwa, wciągaj brzuch, unoś kość ogonową do sufitu. I wydech, mocne dłonie na macie. I wdech trzy, możesz odrywać raz prawą, raz lewą stopę od maty. Wydech, mocno odpychaj się dłońmi od niej. Wdech, cztery. Długi wydech. I wdech, pięć. Wciągnij brzuch. Z wydechem zatrzymaj ruch kołysania. Możesz mieć pięty nad matą, kolana lekko ugięte albo pięty na macie. Z wdechem zrób trzy kroczki dłoni do stóp, stopy szerzej. I wydech malasana, jeśli odrywasz pięty, zostań w tym wariancie z podpartymi dłońmi na macie. Jeśli nie odrywasz pięt, to z kolejnym wdechem złącz dłonie przed sercem. I teraz na wydechu wracamy sobie do psa z głową w dół. Z wdechem deska, podwiń kość ogonową. Wydech czaturanga, kolana, biodra, klatka piersiowa, czoło na matę. Wdech wciągnij brzuch kobra. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, trzy kroczki dłoni do stóp, malasana. Wydech, schodzimy pośladkami w kierunku maty. Dwa warianty do wyboru. I wdech w malasanie. Wydech, trzy kroczki dłoni do psa. Wdech, wciągnij brzuch, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra. Wydech, pies z głową w dół. I wdech, trzy kroczki dłoni do stóp. Wydech, malasana, dowolny wariant. Wdech w malasanie. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, zaczynamy sekwencję otwierającą biodra. Wdech, unieś prawą nogę w górę, prawa noga ugięta w kolanie, otwórz prawe biodro, spójrz pod prawą pachą, przeciągnij się.
I na wydechu przyciągnij prawe kolano pod mostek. I wdech 2. Otwórz prawe biodro. Wydech, prawe kolano przód. Wdech 3. Otwórz prawe biodro. Wydech, prawe kolano przód. Wdech 4. Otwórz prawe biodro. I wydech, prawe kolano przód. I wdech, otwieramy prawe biodro. Uwaga! Na wydechu prawa stopa do psa na matę. Druga strona. I wdech, raz, unieś lewą nogę w górę, ugiętą w kolanie. Spójrz pod lewą pachą, przeciągnij się. Wydech, lewe kolano pod mostek do deski. I wdech 2. Otwórz lewe biodro. Wydech, lewe kolano przód. Wdech 3. Otwórz lewe biodro. I wydech, lewe kolano przód. I wdech 4. Otwórz lewe biodro. Wydech, lewe kolano przód. Wdech ostatni raz. Otwarte lewe biodro, przeciągnij się. I wydech, lewa stopa na matę. Wdech, deska, podwiń kość ogonową. Wydech, czaturanga. Wdech, wciągnij brzuch kobra. I wydech, pies z głową w dół. Otwieramy biodra dalej. Wdech, otwórz prawe biodro, prawa noga ugięta w kolanie. I z wydechem przestaw prawą stopę w przód, kolana nad kostką, lewe na matę, równe biodra. Wdech, wciągnij brzuch Anjaneasana pierwszy raz, napinamy lewy pośladek. I wydech, dłonie na matę, prawa stopa do psa z głową w dół. I wdech, otwórz prawe biodro 2. Wydech, prawa stopa przód, kolana nad kostką, lewe na matę. Wdech, Anjaneasana pierwsza 2, napinamy lewy pośladek. I wydech, dłonie na matę, prawa stopa do psa. I wdech, otwórz prawe biodro 3. Wydech, prawa stopa przód, kolano nad kostką, lewe na matę. Wdech, Anjaneasana pierwsza, napnij lewy pośladek. I wydech, dłonie mata, prawa stopa do psa. I wdech, otwórz prawe biodro 4. Wydech, prawa stopa przód, kolano nad kostką, lewe na matę. Wdech, Anjaneasana pierwsza, napnij lewy pośladek. I wydech, dłonie na matę, prawa stopa do psa, lewa strona. Wdech, otwórz lewe biodro raz. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe na matę, równe biodra. Wdech, wciągnij brzuch Anjaneasana pierwszy raz, napnij prawy pośladek. Wydech, dłonie mata, lewa stopa do psa. I wdech, otwórz lewe biodro dwa. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe na matę. Wdech, wciągnij brzuch Anjaneasana pierwsza, napinamy prawy pośladek. I wydech, dłonie na matę, lewa stopa do psa. I wdech, otwórz lewe biodro 3. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe na matę. Wdech, Anjaneasana pierwsza, napnij prawy pośladek, wciągaj brzuch. I wydech, dłonie mata, lewa stopa do psa. I wdech, otwórz lewe biodro 4. Wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe na matę. Wydech, wciągnij brzuch Anjaneasana pierwsza 4, napnij prawy pośladek. Wydech, dłonie na matę, lewa stopa do psa, Vinyasa. Wdech, deska, podwiń kość ogonową. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, wciągaj brzuch. Wydech, pies z głową w dół, uwaga. Wdech, 3 kroczki dłoni do stóp, idziemy do Malasany. Wydech, dowolny wariant Malasany, tak jak czujesz i wolisz. I wdech w Malasanie. Wydech, 3 kroczki dłoni do psa. Rozwijamy sekwencję. Wdech, otwórz prawe biodro. Uwaga, teraz z wydechem przenosimy prawe kolano pod lewy nadgarstek. Oprzyj prawe podudzie na macie. Oprzyj lewą stopę wewnętrzną krawędzią. I z wdechem Vasisthasana pierwsza, lewe ramię w górę. Raz, otwieramy serce do sufitu. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech 2, wciągaj brzuch. Wydech, mocno odpychaj się od prawej dłoni. I wdech 3, wciągaj brzuch. Z wydechem lewa dłoń pod lewy bark, podparcie na palcach lewej stopy. I na wdechu otwieramy prawe biodro. Idziemy do jaszczurki.
Z wydechem przestaw prawą stopę za prawą długą krawędź maty, podwiń kość ogonową. I wdech raz, napinaj lewy pośladek, rozciągasz lewą pachwinę. I wydech mocno, odpychaj się dłońmi od maty. I wdech dwa, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. I wydech, możesz pokołysać się lekko w jaszczurce, jeśli masz ochotę. Wdech trzy, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. I wydech mocno, odpychaj się dłońmi od maty. I wdech cztery, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. I wydech mocniej, zaprzyj się lewą dłonią o matę. Wdech raz, wciągnij brzuch, prawe ramię w górę, skręt w jaszczurce w prawo. I wydech, napnij lewy pośladek. I wdech dwa, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech trzy, wciągaj brzuch. Wydech, napinaj lewy pośladek. I wdech cztery, wciągnij brzuch. Uwaga! Z wydechem przesuwamy sobie prawą stopę pod prawy bark. Doklejamy lewą piętę do maty. Pięty nie przecinają się. Prawa dłoń na zewnętrzną stronę prawej stopy. Prawe kolano nad kostką. I wdech raz, kąt rozciągnięty. Lewe ramię przedłużeniem lewego boku. Wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech dwa, wciągaj brzuch. Dociskaj mocniej lewą stopę do maty. Napinaj lewy pośladek. I wydech. Wdech trzy, wciągaj brzuch. Wydech w pozycji. I wdech cztery, wciągnij brzuch. Z wydechem dłonie na matę. Uwaga, idziemy do dowolnej czaturangi. Wdech kobra, wciągnij brzuch, klatka w górę. Wydech pies z głową w dół. Druga strona. Wdech otwórz lewe biodro. I z wydechem przyciągnij lewe kolano pod prawy nadgarstek. Kładziemy lewe podudzie na macie. Opieramy prawą stopę wewnętrzną krawędzią na macie. Wdech, wciągnij brzuch, prawe ramię w górę, Vasisthasana pierwsza. I wydech, oddalaj barki od uszu raz. I wdech, wciągaj brzuch w pozycji. I wydech, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty. Wdech, wciągaj brzuch trzy. Z wydechem prawa dłoń idzie pod prawy bark. I z wdechem otwieramy lewe biodro. Wydech, przestaw lewą stopę do jaszczurki za lewą długą krawędź maty. I wdech raz, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową, napinaj prawy pośladek. I wydech, mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech dwa, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek. Wydech. Wdech trzy, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek. Wydech mocno, odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech cztery, wciągnij brzuch, napnij prawy pośladek. I wydech mocniej, dociśnij prawą dłoń do maty. Wdech, wciągnij brzuch raz, lewe ramię w górę, skręt w lewą stronę w jaszczurce. I wydech, napnij prawy pośladek. I wdech, wciągaj brzuch dwa, napinaj prawy pośladek. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągaj brzuch trzy, napinaj prawy pośladek. Wydech, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty. I wdech, wciągnij brzuch cztery, napinaj prawy pośladek. Uwaga, z wydechem idziemy sobie lewą stopą pod lewy bark. Lewe kolano nad kostką, doklej prawą stopę do maty, pięty nie przecinają się. Lewa dłoń idzie na zewnętrzną stronę lewej stopy. I wdech raz, kąt rozciągnięty, prawe ramię przedłużeniem prawego boku ciała. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech dwa, wciągaj brzuch, dociskaj mocniej prawą stopę do maty. Wydech, napinaj prawy pośladek. I wdech trzy, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech cztery, wciągnij brzuch. I wydech, prawa dłoń na matę, lewa na matę. Idziemy sobie do czaturangi. Wdech, wciągnij brzuch, kobra. Wydech, pies z głową w dół. Uwaga. Z wdechem trzy kroczki dłoni do stóp, do malasany.
Wydech, dowolny wariant malasany. Wdech w malasanie. Wydech, trzy kroczki dłoni do psa z głową w dół. Rozwijamy bardziej naszą sekwencję. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, przestawiamy prawą stopę za prawą zewnętrzną krawędź maty do jaszczurki. I wdech, raz wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. I wydech, mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. I wdech, dwa, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. Wydech, podwijaj kość ogonową. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. Wydech w pozycji. Wdech, cztery, wciągnij brzuch, napnij lewy pośladek. Uwaga, idziemy do trikonasany. Z wydechem przesuń sobie prawą stopę pod prawy bark. Doklejamy lewą piętę do maty. Pięty nie przecinają się. Przenieś prawą dłoń za zewnętrzną krawędź prawej stopy. Wyprostuj prawe kolano, zrotuj udo na zewnątrz. I teraz wdech, raz, lewe ramię w górę. Wciągnij brzuch. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech, dwa, wciągaj brzuch, rotuj udo na zewnątrz. Z wydechem wydłużaj się lewym bokiem ciała. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, cztery, wciągnij brzuch. I wydech, ugnij prawe kolano. Prawe kolano nad kostką, prawa dłoń po zewnętrznej stronie prawej stopy. Wdech, raz, kąt rozciągnięty, lewe ramię przedłużeniem lewego boku. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech, dwa, wciągaj brzuch, napinaj lewy pośladek. Wydech, dociskaj mocniej lewą stopę do maty. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech. I wdech, cztery, wciągnij brzuch. Z wydechem lewa dłoń na matę. Uwaga, idziemy sobie do dowolnej czaturangi. Wdech, kobra, klatka w górze. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, przestaw lewą stopę za lewą długą krawędź maty, jaszczurka. Wdech, raz, podwijaj kość ogonową, napinaj prawy pośladek. I wydech, odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek. Wydech w pozycji. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek. Wydech. Wdech, cztery, wciągaj brzuch, napinaj prawy pośladek. Uwaga, z wydechem idziemy sobie do trikonasany, do trójkąta. Lewa stopa pod lewy bark. Wygodny, szeroki rozstaw stóp, pięty nie przecinają się. Doklej prawą piętę do maty. Daj lewą dłoń na zewnętrzną stronę lewej stopy. I teraz wyprostuj lewą nogę w kolanie, zrotuj uda na zewnątrz. Wdech, raz, wciągnij brzuch, prawe ramię w górę, trikonasana. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, wydłużaj się prawym bokiem ciała. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, rotuj uda na zewnątrz. I wydech, mocne stopy na macie. Wdech, cztery, wciągnij brzuch. I wydech, uginamy lewe kolano. Lewa dłoń jest na zewnętrznej stronie lewej stopy. Lewe kolano nad kostką. I z wdechem raz wciągnij brzuch. Kąt rozciągnięty, prawe ramię przedłużeniem prawego boku. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech, dwa, wciągnij brzuch. Dociskaj mocniej prawą stopę do maty. Z wydechem napinaj prawy pośladek. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Mocne stopy na macie. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, cztery, wciągnij brzuch. I wydech, prawa dłoń na matę. Uwaga, idziemy do dowolnej czaturangi. Z wdechem kobra, wciągnij brzuch, klatka w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, z wdechem trzy kroczki dłoni do stóp. Idziemy już sobie na dłużej do malasany, moi drodzy. Stopy na wygodną szerokość. Jeśli odrywacie pięty, zostawcie sobie dłonie z przodu. Jeśli macie pięty na macie, łączymy dłonie przed sercem.
I wdech raz, wciągaj brzuch, oddalaj barki od uszu. Z wydechem rozpieraj tyłami ramion, kolana na boki, nawet w wariancie z piętami nad matą. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, rozpieraj tyłami ramion, kolana na boki. I wdech, trzy, ściskaj nogami ramiona do wewnątrz. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, cztery, wciągaj brzuch. Długi wydech. I wdech, pięć, wciągnij brzuch. Uwaga. Z wydechem przenosimy wszyscy dłonie za plecy, siadamy na macie i łączymy stopy do Baddha Konasany. W tej pozycji, jeśli jest Wam niewygodnie, garbicie się zawsze, podłóżcie sobie klocek, książkę pod pośladki. Albo, jeśli się garbicie, przenieście sobie dłonie za plecy i zacznijcie odpychać się nimi od maty, tak żeby mostek unosił się w górę, żebyśmy lekko rotowali sobie barki na zewnątrz i podjeżdżali spojeniem łonowym do pięt. Możecie pokołysać kolanami na boki, porozluźniać nogi. Możecie tu zawsze sobie podłożyć jakieś książki pod kolana, jeśli Wasze kolana są nadal w górze. Pozwalać im właśnie stopniowo, delikatnie opadać w dół. Jeśli utrzymujecie proste plecy i lubicie trzymać dłonie na stopach, wykonajcie ten wariant. Zawsze możecie ściągać łokciami lub tyłami ramion, kolana i uda w dół. Wybierz swoją wersję Baddha Konasany. Wdech raz, wciągaj brzuch, mostek do przodu. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Staraj się trzymać proste plecy. I wdech dwa, wciągaj brzuch. Długi wydech. Wdech, trzy. Wczuwaj się w pozycję. I długi wydech. Pozwól kolanom opadać w dół, biodrom rozluźniać się. Wdech, cztery. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, pięć. I wydech. Wdech, sześć, wciągaj brzuch, możesz pogłębiać dowolnie pozycję, tak jak czujesz. Wydech. Jeśli robisz skłon, staraj się zrobić skłon z bioder, trzymać w miarę proste plecy. I wdech w pozycji. Wydech. Głęboki wdech, oddalaj barki od uszu. Wydech. Głęboki wdech, wydech. Zrób jeszcze jeden wdech, wciągnij brzuch. Z wydechem wyjdź w górę. Uwaga, odsuwamy sobie stopy połączone bardziej od siebie. Ustaw kolana w kątach 90 stopni, pozycja diamentu, siad kompensacyjny. Weź wdech, wciągając brzuch. Teraz z wydechem wykonaj skłon. Bardzo fajna pozycja otwierająca biodra. Całkowicie rozluźnij plecy, kark, szyję, rozszerz barki, oddalając je od uszu. Zostajemy na 10 oddechów. Licz w myślach w swoim tempie wdechy i wydechy. Z każdym wdechem poczuj, jak wydłużasz się czubkiem głowy do przodu, wyciągasz plecy z bioder, skłon z bioder. Z każdym wydechem poczuj, jak Twój tułów coraz bardziej opada w dół do nóg i do maty, ale bez napięcia i kłucia w lędźwiach. Oddalaj barki od uszu, rozsuwając je. Poczuj miłe rozciągnięcie w karku i w szyi. Oddychaj bardzo głęboko, powoli i spokojnie.
powolutku, w Twoim tempie, po 10 długich oddechach. Z wdechem wciągnij brzuch, spójrz przed siebie. Na wydechu zroluj się w górę, dociążając pośladki. Przejdź przez ostatnią winiasę. Z wdechem deska, podwiń kość ogonową. Wydech, dowolna czaturanga. Wdech, wciągnij brzuch, kobra. I wydech, pies, z głową w dół. Z wdechem przejdź do przodu. Uwaga, na wydechu siadamy na macie. Możesz położyć się w siawasanie od razu, albo przejść do medytacji, usiąść w wygodnym siadzie, położyć prawą dłoń w lewej, zetknąć opuszki kciuków, rozluźnić barki, położyć dłonie na podołku. Możesz pomedytować przez chwilę i później położyć się do siawasany, albo od razu przejść do siawasany i do odpoczynku na macie. Dziękuję Wam na dzisiaj i zapraszam Was na kolejne poranne jogi na dzień dobry. Namaste.